Dzień dobry, witamy ponownie w Guitar Stories. Razem jesteśmy z Kazonem, czyli Robertem Kazanowskim, gitarzystą Nocnego Kochanka. Dzisiaj pogadamy trochę o gitarach, o kochankach Roberta. Tak. Wziąłeś kilka kochanek Wziąłem swoich. Kilka, tak. Dlaczego te akurat wziąłeś? To są gitary, na których grasz obecnie? Tak, znaczy to jest gitara, która w tej chwili u mnie jest jakby taką główną domową gitarą, ale od niej się w ogóle zaczęła przygoda z ESP. Bo teraz mamy endorsement, co od paru lat już gramy tylko na gitarach ESP, ale od tej się wszystko zaczęło, bo chciałem przede wszystkim sprawdzić mostek typu Evertune, jak to się sprawuje. I to była w sumie no niewiele gitar w ogóle, teraz trochę więcej, ale wtedy jeszcze było niewiele gitar dostępnych w ogóle z takim mostkiem, bo chyba robił Framus, tylko robił sygnaturę Davina Townsenda. I chyba Ola Englund w tej chwili wstawia tak w miarę seryjnie do swoich gitar. Ale generalnie ciężko to było dorwać wtedy. Co teraz takiego jest super? No przede wszystkim trzyma strój gitary niezależnie od warunków atmosferycznych. I też jak się gra, no to ona się nie rozstraja. Co jest bardzo przydatne, zwłaszcza przy graniu plenerów. Jak graliśmy kiedyś w Oś pod Pałacem Kultury, gdzie było minus, nie wiem, 5 czy 10 stopni, a na scenie są dmuchawy jakieś, żeby trochę ciepła się pojawiło jednak. To jak graliśmy pierwszy raz właśnie na jeszcze normalnych gitarach, to nawet baliśmy się podchodzić, bo po prostu po chwili losowa struna robiła 2 tony w dół na przykład i już się nie dało grać. A tutaj umożliwia to, że po prostu co by się nie działo, nie trzeba dostrajać w trakcie koncertu na przykład, a kiedyś to było co ma wbudowany tuner jakiś nie. W środku? Tutaj jest taki system, to tego nie widać akurat, ale są sprężyny pociągnięte do każdej struny oddzielnie. I jakby stroi się w ogóle nie tutaj, tylko tutaj. I trzeba na ustawić, jakby dostroić do danej siły naciągu sprężyny, więc to działa czysto mechanicznie. I to po prostu struna, jakby coś, co by się nie działo, będzie trzymać strój. Oczywiście można zrobić tak, że zapodciągać, ale w momencie, kiedy się zejdzie trochę na przykład tą na stroiku i tutaj się zmieni jakby pozycję tego, tego siodełka, dopiero w którymś momencie to zaczyna łapać, więc my mamy ustawione w tej chwili w ten sposób. Trzeba trochę przekroczyć tą granicę, cofnąć. I to stroi. Więc w tym momencie to jakby kurz zalega tam na kluczach. Trochę tak. Ale czasami trzeba to jednak dostosować, bo mimo wszystko jest to fizyka i te struny gdzieś tam pracują, więc czasami trzeba to albo dokręcić, albo odkręcić. No bo gdzieś tam jednak coś tam się dzieje, ale nie na tyle, żeby na przykład w trakcie grania koncertu, żeby to przeszkadzało. Można po prostu i czasami nawet nie stroić. Ja to chyba stroiłem ostatnio. Może przy wymianie strun, a że też ten mostek, nie wiem, chyba jest to kwestia tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, nie ma też tutaj ostrych tych siodełek, żywotność strun jest dużo, dużo większa. Tak naprawdę, odkąd się przeniosłem na Evertune, to chyba mi nigdy nie pękła struna w trakcie grania. A potrafiłem mieć nawet po 3 miesiące ten sam komplet strun i nic się nie dzieje po prostu. Więc jest to wspaniała rzecz. W studiu bardzo przyspiesza też pracę, bo trzeba co chwilę się dostrajać. Powiedziałbym, że koło dnia pracy mniej wychodzi dzięki temu. Przetworniki, co tu są, Seymoury? Przetworniki Seymoury Duncany. Jeszcze jak miałem kiedyś starą gitarę w ogóle, J&D, pierwszą moją gitarę elektryczną, którą kupiłem. Bardzo fajna decha, bardzo zła elektronika. I zacząłem szukać. I mam takiego znajomego lutnika ze Szczecina. Andrzej Burczak, bardzo fajne gitary robi. W ogóle też fajna historia, bo pływa po świecie i sobie dobiera drewno z różnych miejsc na świecie i potem z tego drewna robi bardzo kosmiczne gitary. I on mi właśnie polecił, bo posłuchał jak gramy i chyba na pierwszym naszym wspólnym koncercie mistrzowskim w ogóle i powiedział, słuchaj, sprawdź sobie taki zestaw i to jest SH6, czyli Seymour Duncan Distortion, i SH2, czyli jazz.
I zainstalowałem, od razu mi się zaczęło podobać, jak to gra, i tak w sumie zostałem z tymi pick-upami. Mam jeszcze inną gitarę, to pokażę później, gdzie różni się tylko ten pick-up, ale niewiele tak naprawdę. Będzie taką delikatną charakterystykę. Te pick-upy mają to do siebie, że mają podbity środek, nie za dużo dołu, trochę góry. Ale lubię ten środek, bo daje takiej selektywności w graniu. Jakby no i pięknie siedzi w miksie gitara. Lubię czuć też jakby co gram, a próbowałem kiedyś grać na jakichś takich gibsonowskich przetwornikach, które właśnie mają środek wycięty i podbite wszystko inne. I przy każdym dźwięku gdzieś tam słychać jakieś dziwne rzeczy, które mi się po prostu nie podobają. Ja lubię selektywne jednak brzmienie, takie szybkie. I to mi właśnie to mi umożliwia to, że to jednak kontroluje po prostu tą gitarę, tak jak chciał. To jest pierwszy twój instrument, od którego się zaczęła cała historia. To jest pierwszy instrument ESP. Jeszcze przed naszym endorsementem. Po prostu stwierdziłem, kupię sobie, zobaczę w ogóle jak to wszystko działa, jak to gra, jak to leży w łapie. I bardzo fajna gitara, bardzo, bardzo. Zresztą jeździła przez długi czas jako główna gitara. A dlaczego model Les Paul? Jak zobaczyłem, jak kupowałem pierwszą elektryczną gitarę, właśnie to J&D, poszedłem sobie do sklepu muzycznego w Metrze, na Metrze Centrum i tak sobie przeglądałem gitarę i po prostu utkwiło moje spojrzenie na jednym konkretnym wiośle. To był właśnie Les Paul, taki Sunburst chyba to się nazywa, tylko taki z ciemniejszą tą obwódką, jeszcze bardzo mi się podoba. To Gibson nie robi takich za bardzo, przynajmniej rzadko. On miał to prawie że czarną tą obwódkę i przechodził w ten Sunburst. No i zobaczyłem tą gitarę i mówię, że to jest właśnie ta gitara i od tego czasu Les Paul zawsze ze mną towarzyszy. Lubię inne gitary tak dla odmiany, ale jednak to jest coś, co mi po prostu leży najbardziej. Super, to pokaż jeszcze, jak to brzmi. Stroje. Chciałem zadać pytanie, czy Evertune nie przeszkadza w wibrowaniu i podciąganiu strun, ale właśnie nie. Uzyskałem odpowiedź. Pierwszą gitarę mamy. Dawaj następną. Dobra. No to proszę pana, tutaj wkroczyliśmy do salonu jubilerskiego chyba. Trochę tak. Elegancko. Tak zwana plażowa. No więc trochę piasku, trochę morza, więc uwielbiam tą gitarę. Zobaczyłem tylko, jak ogłosili w ogóle, to mówię, muszę mieć, od razu biorę preorder. Trochę na nią poczekałem niestety, bo chyba prawie rok, ale było warto. Kupiłem dwie od razu, na wszelki wypadek, żeby mieć jedną na koncerty, bo to jest jedna z dwóch głównych koncertowych gitar, a drugą, żeby mieć w domu, żeby się nie zniszczyła, bo to już jest trochę poobijana. A druga jeszcze w folii jest? Już nie, ale jest w futerale bezpiecznie, czeka na razie na zmiany, bo w tej gitarze były inne pick-upy i nie było Evertune'a. Bo tutaj było oryginalnie EMG aktywne. Ja nie jestem fanem aktywnej elektroniki, bo bądźmy szczerze, że gitara na baterię to mały fan. No a Evertune jakby musiał być po prostu, no bo już jestem tak przyzwyczajony, że po prostu nie. Znaczy umiem, ale nie lubię grać bez. Jeśli mam nie mieć Evertune'a, to muszę mieć Floyda, a nie. Albo chociaż jakieś tremolo, żeby coś się działo. I tu widzę, że podkładka była jakaś robiona. Tak, tu była robiona podkładka, bo to jest troszeczkę inny profil gitary niż tamta, bo jest taka bardziej pochylona. Zresztą druga gitara, też E2 ESP.
którą mam, była akurat z fabrycznie wstawionym Evertune'em. No i właśnie wtedy zauważyłem, na ile też te gitary się potrafią, mimo że to jest niby ten sam model, że to jest E2 Eclipse, to na ile się potrafią różnić. I właśnie tutaj jest ten profil taki pochyły bardziej, tamta jest płaska, więc tutaj chłopaki z Guitar Service dorobili podkładkę i dzięki temu to wszystko działa jak trzeba. Pickupy tak samo jak w tej poprzedniej, czyli SH6 i SH2, tylko w obudowie chromowanej, żeby wyglądała ładnie. A poza tym jest to praktycznie ta sama gitara. Czyli po prostu z tymi pickupami, jak już usłyszałeś o takim combo, to już tak, zaimplementowałeś tak. To innej gitary. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza do tej muzyki cięższej, to jest coś, co mi się podoba. Próbowałem przez chwilę zmienić na Invadera. To jest też podbity środek, tylko że są odwrócone proporcje dołu i góry. Tamten miał więcej dołu, mniej góry, ale potrafiło się już mulić po prostu i to było coś, co mi się nie podobało. A tak jak ci mówiłem też w tej produkcji, że jakby lubię tą gitarę, jak są trochę jaśniejsze i szerzej w panoramie się rozstawiają i wtedy jest trochę więcej oddechu. Piękne malowanie w ogóle. Jak ją zobaczyłem, to się zakochałem od razu. Ciekawe, czy jedna i druga jest identyczna. Tak, muszę sprawdzić. Nawet w domu zrobię zdjęcie, to wyślę i zobaczymy. Bardzo mnie to ciekawi. No. Pokaż się. Ale powiem szczerze, że bardzo podobnie. Nie, jak gra. Jak gra. Jakich strun używasz? Ta gitara jest w stroju D, standard, i używam chyba 10-56. To są stałe twoje rozmiary? Tak, a jak mam gitary w E, to 9,52 chyba. Bo lubię mieć tą możliwość podciągnięcia, czasami takiego przeciągnięcia wręcz tego benda i nie lubię takich bardzo twardych strun, gdzie się może jeszcze tam siłować nią, a właśnie lubię czasami takie o 2 tony w górę nawet pojechać. Lubię mieć tą możliwość po prostu, żeby to zrobić. Tym bardziej, że masz automat, który ci tutaj załatwia sprawę. W razie czego, jak przeciągniesz, to on wyciągnie. Evertune znaczy. Znaczy nie, to akurat to tak też nie działa, bo Evertune jakby ma to do siebie, to troszeczkę może ściszę, żeby to nie hałasowało bardziej, że on działa jakby w trzech strefach. Pierwsza strefa jest dostrojenie do dźwięku, który jest ustawiony jakby tutaj. No czyli to standardowe strojenie. Potem jest druga strefa, w której on nie zmienia dźwięku, co nawet słychać, teraz kręcę. O, i dopiero teraz schodzę do tej pierwszej strefy. I mogę robić, co chcę, i on wtedy trzyma. I potem się przechodzi jakby w tą strefę trzecią. Przeciągnąć trzeba troszkę, tak? Trzeba przyciągnąć. I on już jakby w tym momencie pracuje jak normalna struna. To już, on już nie dociąga niczego. To nie jest cyfrowe, to jest jakby czysto mechaniczne. I trzeba tutaj trochę się cofnąć. Bardzo mądre urządzenie. A trzeba sobie umieć to ustawić po prostu, żeby jakby móc dalej robić tremolo, robić podciągnięcia, bo można to sobie, czasami na koncertach właśnie jest tak, że muszę faktycznie sobie poprawić, bo czuję, że ciągnę tą strunę i nic się nie dzieje. Ale no, wygoda tego jest niesamowita po prostu. To prawda. Piękna gitara. I też dlaczego ta na przykład, a nie LTD? Mimo że LTD są bardzo fajne, to w tej faktycznie czuję, że jakby jest trochę mniej brudu. Nie wiem, czego to jest kwestia, bo niby jest ta sama elektronika, to samo drewno, bo to też jest machoń z chyba nową podstrunnicą.
ale mam wrażenie, zwłaszcza jak gramy na systemach dłużnych, że tamto ma jakiś taki charchot jeszcze taki dziwny, jakąś taką górkę nieprzyjemną, którą słyszę tylko ja, bo jakby to nie ma, ja to jestem wyczulony na punkcie takich rzeczy, ale ta jest po prostu bardziej selektywna. Mhm. Jakby bardziej się panuje nad tym dźwiękiem, nie ma rzeczy niepotrzebnych w tym brzmieniu. Gryf jest cały czas ten sam? I w jednej, tak, i w drugiej? Tak. Znaczy tyle, co się znam na tym, jakby nie czuję różnicy. Ale też nie jestem jakimś tutaj pod tym względem pasjonatem, żeby mówić, jaki tu jest radius, jaka jest grubość. Parę lat temu stwierdziłem, że instrument przestał mi przeszkadzać w graniu. Ja sobie przeszkadzam w graniu. Jakby na wszystkim można coś wyciągnąć. Kiedyś widziałem filmik nawet Cetrianiego, jak wziął jakąś taką gitarę za, nie wiem, 300 dolców na piecyku, za 100 dolców i zabrzmiał jak Satriani po prostu. Mimo, że to nie miało opcji zabrzmieć jak on, to zabrzmiało po prostu. Wtedy stwierdziłem, że okej, czyli to jest fajne, żeby mieć. Przede wszystkim tu jest dźwięk. Żeby tu się zgadzało jakby mechanicznie wszystko, żeby te dźwięki się zgadzały, żeby nic nie brzęczało, no wiadomo, bo to jakieś niedoskonałości tego typu instrumentu są i... Ale można nad tym wszystkim zapanować. Mm. Jak ci się nie podoba brzmienie pick-upów, można zmienić pick-upy i koniec. Ale też to kiedyś, coś nie pamiętam, z kimś rozmawiałem, przy setupie, jaki mamy w tej chwili, czyli jakby piec high-gainowy jednak z boosterem, to też ta gitara nie do końca ma, nie są słyszalne tak bardzo różnice, wydaje mi się. Bo jakby sam piec już na tyle nakłada swojego brzmienia, że gdzieś te różnice już potrafią zginąć. To by trzeba było faktycznie Stratocastera z jakimiś lekkimi przetwornikami podpiąć, żeby była różnica faktycznie taka bardzo słyszalna. A tutaj wydaje mi się, że po prostu jak jest mocny pick-up, to bardziej gra w sumie elektronika chyba. Kwestie sustainowe się różnią, to na pewno. Że czasami lepsze drewno po prostu dłużej wybrzmi. Mhm. Mam taką jedną gitarę, która po prostu wybrzmiewa tyle, że możesz zrobić tak i pójść sobie herbatę zrobić i ona dalej wybrzmiewa. A poza tym, no mówię, to zależy, na czym się gra. Jeśli się gra na czystych brzmieniach, no to wiadomo, że wtedy ta gitara ma duże znaczenie. Ale przy tym, co my gramy, to właściwie praktycznie wszystko chyba zagra. A dwie takie gitary masz, nie chcesz sprzedać drugiej? Nie chcę. Dobra, to pokaż następną gitarę. No i tutaj proszę pana, pierwsze zaskoczenie, bo nie Les Paul. Tak, to jest gitara, którą kupiłem sobie w takich celach. Znaczy poza tym, że oczywiście ja ostatnio kupuję gitary, bo mi się podobają. Jakby wiadomo, że parametry można gdzieś tam zmienić, pick-upy można zmienić, ale lubię, jak gitara wygląda, no to też jest przepiękna. Ma Floyda, którego też bardzo lubię. I wziąłem ją do takiego grania bardziej solowego, czy właśnie jak grałem Memoriały Johna Lorda, to też lubiłem na niej grać. Chociażby przez Wajchę, gdzie można trochę więcej solowych, fajnych rzeczy sobie porobić. Do improwizacji jest bardzo przydatne też jakieś takie dodatkowe narzędzie. I Seymoury tradycyjnie? Seymoury tradycyjnie, tylko że tutaj właśnie jest JB4, czyli on jest taki bardziej, mniej metalowy, bardziej hardrockowy powiedzmy. On też ma ten środek wypuklony, ale ma troszeczkę inną charakterystykę brzmienia. Znaczy to jest, ja to słyszę, gdzieś tam wiadomo, że tutaj może nie będzie aż tak, nie będzie aż takiej różnicy, no bo tak jak mówię, no jednak też high gainowy piec, troszkę inaczej ukręcony niż to, na czym gram w tej chwili w Nocnym Kochanku, ale nie na tyle inaczej, raczej żeby dostosować brzmienie gitary do jakiegoś brzmienia, które szukam. No, a co ci w niej urzekło? Po prostu ładnie wygląda? Ślicznie wygląda. Właściwie głównie to, głównie tak to. Naprawdę. Bo tak jak mówię, no też jakby wiem z czego jest zbudowana, więc wiem, że to będzie coś, co mi będzie pasować. Chociaż powiem szczerze, że trochę tęsknię za palisandrową pod strunnicą. Już w tej chwili nie można produkować, bo tam są jakieś problemy eksportowe, importowe. Bo to jest chyba zagrożony w ogóle gatunek. I mam wrażenie, że te chyba nowe troszeczkę ostrzej grają, mają taki trochę za jasny, taką
twarde artykulacje trochę takie, takie ostre właśnie. I trochę mi brakuje tego palisandrowego, takiego bardziej miękkiego brzmienia. I możliwe, że to też jest to, to co próbuję czasami niwelować w ustawieniach pieca, że mówię, kurde, czasami jest, nie wiem, za jasno, ale nie jest tak, że jest całe za jasne, tylko właśnie gram solówkę, to czuję, że jest coś za dużo właśnie czegoś i nie wiem, czy to nie jest to, ale musiałbym kiedyś jeszcze sobie to przetestować, bo nie mam niestety drugiej takiej gitary z palisandrowym, musiałbym mieć taki sam model tak naprawdę ze wszystkim i tylko inną podstrunnicę, żeby jakby to faktycznie porównać. Czyli jakby ktoś miał do sprzedania taką samą gitarę, ale z palisandrowym gryfem, to zapraszamy. To zapraszamy. Powiedz, nie wkurza cię, że musisz stroić gitarę? Trochę tak. Ale tutaj na szczęście jest Floyd Rose, który ze wszystkich mostków, które próbowałem, tych Ibanezowskich, które miałem też w sygnaturze Satrianiego, to oryginalny Floyd Rose jak na razie działa według mnie najlepiej. Najmniej trzeba go gdzieś tam dostrajać w trakcie jakichś tam akrobacji różnych dziwnych. Grałem ostatnio jakiś taki koncert, gdzie właśnie dużo, nawet robiłem takiego Hermana Lee, czyli łapiesz po prostu za wajchę i tylko gitarą, jakby trzymasz gitarę tylko za wajchę i generalnie trzymała strój dalej, więc to są bardzo fajne mostki i zdecydowanie polecam. Oryginalne Floyd Rose po prostu. Poza tym gitara ma 24 progi, czyli więcej niż te Les Paul, te eklipsy, na których gram, co też daje trochę więcej tutaj możliwości solówkowych. A poza tym jest to bardzo podobne tak naprawdę wiosło parametrowe. Menzura ta sama? Chyba tak. Tak jak mówię, aż tak nie wnikałem nigdy w tego typu szczegóły. Bo dopóki mi się dobrze gra na gitarze, to nie wnikam jakby dlaczego do końca. Zwłaszcza, że wszystkie gitary ESP na razie, które miałem w ręce, są wygodne. Czy to nowsze modele, czy mam kilka takich z lat 80., to zawsze leżą bardzo fajnie, wygodnie. Brzmią dobrze i jestem zadowolony po prostu jakby z tej jakości. Pokaż brzmienie chyba nowe. Słyszysz, taka to jest mniej agresywna jakby przez ten pick-up, nie ma takiego dżin-dżina, jak to się mówi czasami. Lubię też, tutaj mam rozłączone przystawki, więc też można sobie czasami... Ale to na przykład różnica, tu jest booster, a tutaj mam wyłączony ten booster w ogóle, sam piec. Bardziej wychodzi brzmienie samego wiosła, przez to, że też jest... Górka taka się pojawia, taka bardziej... zaokrągla brzmienie. Ta. Pięknie. To następną pokaż. Bardzo lubię. Lubisz, jak się błyszczą gitary, co? No kurde. Wiesz, mam jedną matową, znaczy mam w sumie dwie matowe, bo teraz pokażę matową. O, to... dawaj. Ty mi jednak byłeś trochę na ten niebieski podejrzany, powiem ci, wiesz? Trochę może coś tam jest, no. Co jest z tym niebieskim kolorem? Nie wiem, jakoś tak polubiłem ostatnio. Ale żeby nie było, mam też gitary w innych kolorach. Tego LTD-ka pierwszego, którego kupiłem, mam też w wersji brązowej. Mam jednego LTD-ka w wersji Purple Sparkle, więc jest w ogóle... To też jest Sparkle, tylko on jest taki bardzo delikatny, a tamten jest taki błyszczący, po prostu świecący. Piękna jest ta gitara. Tego J&D w ogóle przerobiłem w którymś momencie, jest biała. Więc staram się też odchodzić trochę od takich klasycznych i trochę od czarnych przede wszystkim, bo miałem kilka czarnych gitar. Mam jeszcze
z tej samej serii, co ta Telecastera, też ESP, który był czarny, więc go zrobiłem na biały z takim fajnym wykończeniem. Złoty osprzęt. Marek Raduli kiedyś miał takiego Stratocastera, fajnego Zura, gdzie właśnie miał, bardzo ładnie to wyglądało. Ta gitara była z kolei kremowa, ale ja nie lubię kremowych za bardzo i nie lubię, jak gitara wygląda na starą. Musi być, ja lubię taką kondycję jakby ze sklepu, więc lakier jest zmieniony. Tutaj też chłopaki z Guitar Service mi pomogli w tym. Przetworniki są zmienione, bo były jakieś sejmury, ale takie bardzo stare i hałasowały po prostu. Więc kupiłem sobie bezszumowe sejmury, ale też vintage'owe, czyli z takim lekkim sygnałem, żeby ona jak najbliżej była Stratocastera, jakby się da. Tu już jak widać jest palisander. Gitara jest chyba z Olchy, jeśli dobrze pamiętam. To ciężko już znaleźć czasami parametry tych gitar, bo to były gdzieś druga połowa lat 80. I ciężko po prostu znaleźć gdzieś opis jakiś, co to za gitara, z czego ona tak naprawdę jest zrobiona. Trzeba mniej więcej, trzeba ufać opisowi, ale to też jak próbowałem sam szukać niektórych takich gitar z tamtych lat, no to trzeba na przykład patrzeć, jakie były pick-upy, jaka wersja pick-upu, bo tam w zależności od rocznika była jakaś inna wersja ich niższych pick-upów. Więc tu wydaje mi się, że jest jakiś 89 chyba rok, albo coś koło tego. I właśnie tak przez to, że gramy na tych gitarach ESP i nie możemy jakby publicznie grać na innych gitarach innych firm, stwierdziłem, że po prostu poszukam sobie fajnego ESP, które nie jest takim stratem, jak teraz robią, że oni robią ładne te straty, ale są z mahoniu, więc to już nie jest strat tak naprawdę, to już jest dalej metalowa gitara. A ta jest najbliżej parametrów takiego prawdziwego Stratocastera, chyba jak się dało zrobić. Wstawiłem sobie mostek też Floyd Rose'a, tylko tremolo. W ogóle bardzo ciekawa konstrukcja, bo tutaj było oryginalnie tremolo. No ale no to wiadomo, już takie stare, niezbyt dobrze działające. A Floyd Rose wypuścił w ogóle taką ciekawostkę, że ona nie jest przykręcony jakoś tak jak jest płytka czasami, że masz 6 śrub jakby i cały mostek jest przykręcony, tylko jest taka jakby rurka, którą się wkręca na miejsce starego mostka i to się nakłada na tą, no ona sobie chodzi po tej rurce jakby po prostu i to troszkę chyba jakby łagodniej w ogóle się zachowuje dzięki temu. No powiedz mi, tęskniłeś za brzmieniem Stratocastera, czy po prostu? Wiesz co, ja nie grałem na stratach tak naprawdę, po prostu chciałem mieć gitarę tego typu. Mam jednego Fendera gdzieś tam w domu, bo też stwierdziłem, no, w każdej gitarze to powinienem mieć takie klasyki, nie? Jakby w domu, żeby po prostu mieć Fendera, mieć Gibsona, może kiedyś muszę kupić Gibsona też, żeby po prostu był. Bo może się kiedyś przydać. Nie, znaczy ja to tak sobie kolekcjonersko chyba bardziej, bo fajnie by było mieć po prostu, to jest legenda jakby, nie? ESP to są dużo młodsze firmy, ESP czy nie Netola Englund, jak teraz robi te Solary, to nie są aż tak legendarne, powiedzmy, chyba firmy. Czyli znaczy, ty jak ESP kupujesz gitarę, to już nic nie sprzedajesz, nie? Nie. Zostawiasz jej? Nie, kupuję gitarę też w danym celu. Albo mi się podoba, albo chcę mieć właśnie jakieś konkretne brzmienie, którego szukam. No a jakbyś szukał Fendera, bo chcesz go mieć, to byś szukał takiego Fendera właśnie z lat 50. Mam właśnie chyba jakąś taką, oni wypuścili serię Reissue chyba, jakiś tam 50. albo 60. rok właśnie. No, ale taki była klasyczny, najbardziej klasyczny strat, jaki się da. A jakby był przepiękny, błyszczący Fender niebieski z tamtego roku? To zależy na ile. No, widzisz. Bo uważam, że też jest pewna cena, jakby której gitara nie jest warta. Bo mimo wszystko też jak się składa trochę samemu gitary, tak jak mi się zdarzyło właśnie chociażby w tą elektronikę, czy klucze nawet, ten cały osprzęt, to ja wiem mniej więcej, ile to kosztuje. A nie uważam, żeby niektóre gitary były, sama decha, czy sama nazwa była warta, tak jak niektóre sygnatury chodzą po 30 tysięcy złotych na przykład. I ta gitara nie będzie brzmiała lepiej.
ta gitara, po prostu płacisz za coś, jakieś coś ekstra, co jakby nie siedzi w samej gitarze, moim zdaniem. Ja uważam, że taki tak 10 tysięcy za gitarę to jest absolutne maksimum, bo przerabiałem gitarę od 600 zł do gitar za 10 tysięcy. DJ&D zapłaciłem za niego 680 chyba, jak był nówka. I porównałem go później z Bernem z 80 też chyba 8 roku. I różnica jakby samego czystego nawet sygnału nie była na tyle duża. Była, wiadomo, tamta gitara brzmiała lepiej, ale czy był to przeskok? Za tamto dałem 3,5 tysiąca chyba. Mhm. Czyli no, dużo więcej. Ale nie było to aż tak zauważalne. A potem przerzuciłem się z Bernego na właśnie gitarę już droższą i też to nie jest tak, że to jest, wiesz, trzy razy lepsze brzmienie. Jasne. To jest kwestia jakiegoś wykończenia, jakby ogólnie, że ta gitara na przykład ładnie wygląda, lepiej, nie wiem, są progi doszlifowane, że ona od razu jest jakby do grania lepsza, ale nie uważam, żeby to było, żeby gitara za 30 tysięcy czy za 50, jak niektóre chodzą, żeby to było w ogóle warte tak naprawdę. Lepiej kupić używkę fajną, starą, za mniejsze pieniądze i sobie ją dostosować do swoich grań. Potrzeb. A, jasne, że tak. Powiedz mi jeszcze o przetwornikach. Czy to jest założone, zaimplementowane to, co jest przez ciebie sprawdzone, czy testowałeś już? Tutaj był eksperyment trochę. Przetworniki, no to Seymour ma fajnie zrobioną stronę w ogóle, że można sobie odsłuchać i porównać brzmienia przetworników, więc po prostu szukałem tego, co mi najbardziej leżało jakby w uchu po prostu. Więc tych vintage'owych, tam chyba mają ze trzy modele różne i ten jakoś mi po prostu najbardziej podpasował i potem dopiero jakby ograłem je na żywo, ale jestem zadowolony z rezultatu, a jak coś, to zawsze mogę zmienić na inne. Pewnie, że tak. To pokaż, co, jak to brzmi. Ale to nie jest ważne, to jest najważniejsze. Na tym brzmieniu mi najbardziej zależało tak naprawdę w stracie, czyli właśnie to taka trochę lekka szklaneczka, ta kompresja też specyficzna bardzo z stratów. Słychać struny, bardziej słychać deskę w ogóle w tym wszystkim. No i pędzamy. Niczego specjalnie na tą okoliczność, po prostu coś se plumka. No i super. Kazon, Robert Kazanowski z nami. Już niebawem zajrzymy pod nogi, bo tutaj też sporo się dzieje. Bądźcie z nami, dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego. Bye, bye.